Szanowni Państwo, jesteśmy na terenie Sejmu. Tutaj są barierki Szymona Hołowni. Tego klauna, który dzisiaj jest marszałkiem Sejmu. A za nami, za tymi barierkami, dziesiątki tysięcy ludzi, Polaków. Niektórzy mówią, że nawet więcej. I powiem Wam coś zupełnie szczerze. Jeszcze 2-3 miesiące temu nie przypuszczałbym, chyba nikt z Was również, że jesteśmy w stanie wyciągnąć na ulicę tyle osób. I może się mylę, bo to nie my jesteśmy w stanie wyciągnąć tyle osób, tylko ten kolaborant, który dzisiaj pełni funkcję premiera. Wystarczył jeden miesiąc jego bezprawia, żeby ludzie wyszli na ulicę. A to dopiero początek naszych protestów. Ludzie nie zgodzą się na bezprawne przejmowanie mediów. Nie zgodzą się na ograniczanie wolności słowa. Nie zgodzą się na przykład na wyłączanie w niektórych kablówkach telewizji Republika w takim dniu. Bo to również zadamy pytania, dlaczego to robicie. Nie zgodzimy się na to, żeby kneblować nam usta. Nie zgodzimy się na to, żeby zamykać w więzieniach ułaskawionych posłów z immunitetami. To bezprawie zostanie rozliczone. Nie zgodzimy się na to, żeby jacyś silni panowie nielegalnie przejmowali media publiczne, wyrzucali ludzi, zatrzymywali sygnał TVP i jednocześnie wyłączali na przykład TVP World, które informowało rzetelnie po angielsku o tym, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie, ale również o tym, co dzieje się w Polsce. Bo dzisiaj media zagraniczne mają problem, żeby się na przykład z papu dowiedzieć o tym, co się w Polsce dzieje. Bo pap jest zajęty tym, że publikują na przykład informacje o tym, że cała Polska kocha Szymona Hołownię. Nie, szanowni państwo. Cała Polska nie kocha Szymona Hołowni. Niech wraca do TVN-u pajacować. Z całą pewnością nie jest to osoba godna funkcji marszałka Sejmu. I nie mówimy tylko o jego edukacji. Mówimy o nim całym. O jego zachowaniu w Sejmie i o tym, co robi. Szanowni Państwo, dzisiaj dziesiątki policjantów znalazły się znowu w siedzibie telewizji publicznej. Tym razem na placu Powstańców w Warszawie. Nie wpuszczali posłów, nie wypuszczali posłów. Pojechaliśmy na interwencję do Komendy Głównej Policji, gdzie nowe szefostwo stwierdziło, że nie przyjmie posłów. I taka jest dzisiaj ich demokracja. Łamią prawo, bo niewpuszczenie posła na interwencję do budynku należącego do Skarbu Państwa to jest przekroczenie uprawnień, to jest popełnienie przestępstwa również. I my będziemy o tym przypominać, będziemy o tym mówić, będziemy walczyć. Tutaj w Warszawie pod Sejmem zaczynamy marsz z powrotem o wolną Polskę. Nie damy im sprzedać Polski Unii Europejskiej. Nie damy im rozpuścić Polski w Federacji Europejskiej. Nie damy im zabijać polskich dzieci. Nie zgodzimy się na aborcję. I nie wierzcie w to, że przegraliśmy wybory przez aborcję. Bo zabijanie polskich dzieci nigdy nie będzie czymś, co można nazwać prawami człowieka, a oni chcą nazwać aborcję prawem człowieka. Nie będziemy się godzić na to, że w mediach publicznych, że ogólnie media mają wyglądać tylko tak, że piszą, że zapraszają na przykład samych posłów dzisiaj rządzącej koalicji. My się na to nie będziemy godzić, tak jak już wiele razy powtarzałem. I doprowadzimy w demokratyczny sposób do powrotu konserwatystów, patriotów, do władzy w naszym kraju. Pozdrawiam.